i witam was z tej strony, może jeszcze raz zacznę. Hej, cześć i witam was z tej strony, Neszkot. I witam was w dzisiejszym vlogu, gdzie jest ciemno. Dlatego wyłaniam się z ciemności do jasności. Tego nie było. Zapomnijcie o tym, po prostu o tym zapomnijcie, wiecie? Jest Outlast, jest! Wczoraj kupiłem, przypłaciłem 2 euro, bo gdzie indziej mogłem kupić o 2 euro taniej, ale dobra. Ważne, że jest i ważne, że wyłaniam się z ciemności do jasności. Tak, znowu, drugi raz w jednym vlogu. No to jak, to ja nie wiem, jak to robię, naprawdę. To jest po prostu niesamowite, jestem taki niesamowity. Pozwolę się popłaczę, taki niesamowity jestem. Nie, dobra, nie będę tak. Dobra. Jest Outlast. Będzie w piątek, obiecuję, będzie w piątek. Ogólnie zaktualizowałem kalendarz na całe 3 tygodnie następne. I to wszystko, co tam jest, na pewno się sprawdzi. Na pewno będzie tak jak tam napisałem, tak? Tak, to jest chyba dosyć fajne, prawda? Więc obczajcie kalendarz, jest naprawdę dużo horrorów. Będą 3 horrory, nie, poczekajcie, 1, 2, 3, 4, 5 horrorów przez następne 2 tygodnie w jednym tygodniu. Jak to nie, Russell? Ty mi pomagałeś pisać ten kalendarz. Chyba Russell, no normalnie ja po prostu nie wierzę w to, co ty do mnie mówisz, naprawdę. To jest niesamowite. Dobra, czyli tak, za tydzień zaczynamy Dreadout. Bo wychodzi 15. Czyli w środę następną. Outlast już wyszedł, jest po polsku, jest z polskimi napisami, są polskie kartki, są, wszystko jest. I mam nadzieję, że będzie straszny, że będzie super straszny. W piątek pierwszy odcinek, 16:30, pamiętajcie. Bądźcie o tej porze w domu. No dobra, no nie musicie, no bo to w sumie wieczorem się ogląda, żeby był jakiś efekt, prawda? To jest po prostu coś niesamowitego, naprawdę. Już nie mogę się czekać. I zobaczymy, jak wam się spodoba ten nowy sezon Outlasta. Nowy DLC, nowe coś. Podobno ma być straszniejsze, podobno ma być lepsze. Podobno ma być fajniejsze. No zobaczymy, czy to prawda. Jeżeli to nieprawda, no to dostaną po dupie. Ja im to obiecuję. Tak, ja im to obiecuję. No ale na serio. Na serio mam nadzieję. Dreadout tak samo mam nadzieję, że będzie straszny. Już mogę zaktualizować moją stronę, że seria Outlast Whistleblower, czy jakoś tak to się wymawia, jest już w realizacji, czyli w toku. Czyli zajrzyjcie na moją stronę www.netsk.com/moje-serie/w-toku. W/toku, tak się to pisze. Zarąbiście. No ja naprawdę czekałem na tę grę. I tyle. No nie wiem, co jeszcze mogę wam powiedzieć. Jeszcze na tak niedługo, bo już 25 albo 27 wychodzi Watch Dogs, więc muszę naprawdę sporo odcinków nagrać, żeby od 25 dalej, przynajmniej 2 tygodnie albo tydzień, mieć co wrzucić na kanał, bo ja po prostu będę wtedy już nieobecny. Ja będę nieobecny duchem niczym, po prostu nie będę obecny. Jeszcze na dodatek tam będę miał wolne, już będę miał normalnie bez szkoły. Nie, w sumie, czekajcie, 29 będę miał już wolne, tak. 29 to będzie wolne. No, naprawdę nie mogę się oczekać, naprawdę, niesamowicie nie mogę się oczekać. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Tutaj mój kotek jest piękny. Rasek. On miałczy, bo to kot. No dobra, ja wam więcej chyba nie mam nic do powiedzenia, tak naprawdę. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał, że dowiedzieliście się trochę nowych rzeczy na temat tego, co będzie się pojawiało przez następne 3 tygodnie. Russell, ty nie musisz się dowiadywać, naprawdę. Uwierz mi po prostu. Wow, ja ci dam wow. No, właśnie, więc ja nie wiem, za 2-3 godziny, dokładnie o 14, to będą 2 godziny 20 minut, mam egzamin. Więc trzymajcie kciuki, to będzie matematyczny egzamin. Jutro mam angielski, więc będę po prostu w dupie. Jak już mówiłem to w poprzednim vlogu, chyba w poprzednim, nie wiem. No będzie przewalone, naprawdę. Dobra, ja się żegnam, na razie, cześć, pa i widzimy się w Outlaście? Czy może na jutro na live'ie? Nie wiem, zobaczymy. Cześć!